2017 roku, kiedy ten szpital stawał się szpitalem uniwersyteckim, zatrudnionych był w szpitalu tylko jeden doktor habilitowany, dwóch profesorów, łącznie 28 pracowników z tytułami naukowymi, tymi od doktora wzwyż. Dzisiaj to już jest 55 takich pracowników, 7 doktorów habilitowanych, 6 profesorów. Co mnie tutaj bardzo cieszy i myślę personel szpitala, to to, że uniwersytet i wydział lekarski tworzą możliwość rozwoju także tej własnej kadry, czyli mamy już własnych doktorantów i osoby, które się habilitują. Dzięki temu udało nam się zbudować radiologię zabiegową, salę hybrydową, powstało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które w chwili obecnej pełni funkcję szpitala tymczasowego. Dlaczego studenci powinni do nas przychodzić? Bo właśnie dysponujemy świetną i coraz lepszą bazą, tą infrastrukturalną, no ale także fantastyczni mistrzowie. Profesor Murawa, profesor Dziedziuchowicz, profesor Golusiński, którzy będą tworzyć rozwój tego szpitala i myślę, będą mistrzami dla przyszłych pokoleń studentów. Centrum Energetyki Odnawialnej to głównie skupienie wszystkich form odnawialnych źródeł energii. Staramy się kreować środowisko jako środowisko zielone, czyli jak najmniej emisyjne, jak najbardziej zgodne z klimatem, z przeciwdziałające zmianom klimatu. W związku z tym próbujemy to otoczenie, które wykorzystywane jest poprzez przedsiębiorców czy poprzez zwykłych ludzi, budować w taki sposób, żeby ono było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Dzięki czemu też bardziej przyjazne dla człowieka. Dajemy dostęp do szczegółowej wiedzy najnowszych rozwiązań technologicznych. Kreujemy rozwiązania, kreujemy produkty, które są wdrażane przez przedsiębiorca. W związku z tym mocno współpracujemy również z kołami studenckimi czy ze studentami pod kątem ich możliwości dostępu do firm, do zasobów naukowych, do zasobów przemysłowych, dzięki czemu jest na bieżąco i styk z infrastrukturą taką typowo badawczo-rozwojową, ale również z tymi produktami, które zaraz będą wdrażane na rynku. Produktami, które są opracowane przez firmy, produktami, które są patentowane przez firmy. W związku z tym ta najnowsza wiedza i najnowsze osiągnięcia technologiczne, to wszystko jest dostępne dzięki nam. Jako Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych funkcjonujemy na rynku od 2015 roku. Naszym celem i misją jest wsparcie wszystkich przedsiębiorców działających w ramach sektora rolno-spożywczego. Dysponujemy bardzo szeroką infrastrukturą. Są to zarówno laboratoria, jak i linie technologiczne, na których możemy przeprowadzać pełne testy półproduktów czy produktów końcowych, które później znajdujemy na półkach. Posiadamy również własną winnicę doświadczalną i tereny szkółkarskie. Od tego czasu udało nam się zrealizować bardzo dużo projektów badawczo-rozwojowych z udziałem naszych lokalnych przedsiębiorców i nie tylko. Dodatkowo oferujemy szeroki zakres wsparcia procesów technologicznych, jak i szkoleń, które dedykowane są do młodzieży i do nauczycieli z województwa lubuskiego. Zapraszamy do współpracy. Właścicielem spółki jest Uniwersytet Zielonogórski. W 2014 roku w listopadzie powołał spółkę o nazwie Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, spółka z o.o. Natomiast w październiku 2015 roku została przejęta przez, na mocy umowy, przejęta przez Park Naukowo-Technologiczny majątek Uniwersytetu i od tego czasu zarządzany jest przez zarząd spółki. Cała inwestycja znajduje się na działce o powierzchni 3 hektarów.
Są to 4 budynki. Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji i Technologii dla Zdrowia Człowieka, Centrum Technologii Informacyjnej, jak i również Inkubator Przedsiębiorczości. Tym wszystkim zarządza Centrum Logistyczne. Mamy taką misję, aby wszyscy, którzy są zainteresowani współpracą, którzy mają innowacyjne podejście do swojego biznesu, ewentualnie studenci, którzy mają inwencję twórczą własną, przychodzili do nas, zapraszamy i proponuję przejść się po tych wszystkich laboratoriach i zobaczyć, jak funkcjonujemy.